Ej, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Czas pozastanawiać się, który właściwie postacią chcę grać. Bo to nie jest oczywiste. Teraz jak o tym myślę. O mój Boże, na pewno nie to. To będzie mnie bolało, to na pewno. Ja tego nie chcę, ja tego kategorycznie nie chcę. Bo mam parę postaci, które chciałbym wykorzystać i jeszcze nie jestem pewien, którą chcę grać. To jest dla mnie duży problem. Na pewno mam swoich trzech wspaniałych magów, czego jeden się nie nadaje, raczej na DLC-ka. I tą postać, którą ostatnio grałem. I właśnie się zastanawiam teraz, na co się skusić, na co by się tu skusić. Bo wybór tak naprawdę jest między magiem z mieczem balansu i zabawy, a magiem z Darkmoon Greatswordem. Opcjonalnie, mówię, jest jeszcze ta postać, którą ostatnio graliśmy. Ona była pod Faith Woman na Dex. Może ta ostatnia, tylko ja bym pewnie musiał mocno zrespekować. Bo z tego co pamiętam, ja zdecydowanie za ten. Zdecydowanie z Igorem nieodpowiednio. Może spróbujemy tamtą postacią rzeczywiście. Tylko mówię, zobaczę jak ona z tatami. Jest odłożona, żeby się nie okazało, że chuja nie cokolwiek mogę. Był dla mnie za wolny na to, co DLC wymaga. Mówisz to osobie, która przychodzi do tej pory DLC-ka z tym. Jak się nazywa? Z Heroin z Greatswordem, czyli najwolniejszą możliwą bronią. Cześć, Placku. Witam, witam. 59 wigoru wyglądało. Ej, tylko tutaj będę musiał się pobawić. O Boże, co mi przypomina, ja tutaj nie mam talizmanów. Najważniejszych. Ulala, to może być niefortunne. Bez talizmanów to będzie bardzo niefortunne. czy ja chcę w takim razie się bawić? Bo za pewno mogę zrobić. Prosić tak status w Endurance, to na pewno. Dobra. Nie jestem pewien, co teraz robić, to jest najgorsze. Bo tak stwierdziłem, że pójdę na DLC, a jeszcze nie jestem pewien, którą postacią. Zaraz rzucę do głosowania. Bardzo szybkiego. Podoba mi się, że jak wpisane są, bo to moja pierwsza opcja nie była ten. Nie była z tą polem, tylko jakoś inną. Kim gramy? Mag z mieczem balansu zabawy. Tekstaj z malenia. Kreatę pol. Bo raczej tego z Darkmoonem nie odważam, jak już tak zostało wspomniane. Wrzucę ankietę. Może w międzyczasie zdążę po tego. Zdążę po tej maskoczyć. Jest ankieta. Bo talizman był. Gdzie on był? Talizman był w Heliktrit. Teraz. W którym pokoju? Tajny channel? Ankieta po co tak. Ja wiem, to 5 łamane na 10 po, zależnie od tego, jak będziemy z głosami stać. Wiem, że jest nas teraz też w miarę mało i przez to może być niewiele głosów, ale po prostu sam się zdecydować nie mogę, a jakiś tam wyznacznik chciałbym mieć. Bo teraz tak. O, talizman, który chce się ten wyszło, tylko teraz. Czy to tu się schodziło, czy to. Chyba górą się szło. Jeżeli dobrze pamiętam, tędy się szło. Galnie, żeby nie było, mówię o tym talizmanie w ten sposób z jednego prostego powodu, bo. Zarówno widziałem, jak i słyszałem wystarczająco dużo, jeżeli chodzi o to, jak
horrendalne są obrażenia zadawane w tym DLC-ku. Przez to chciałbym w miarę możliwości tego uniknąć. Chciałbym też nie umrzeć. Dobra. Ja swoją dość tankowatą postacią mam dość spore problemy z przeżywaniem na wielu miejscach i tak jak mówię, wolałbym, żeby to się nie działo na streamie w aż takim stopniu, tak powiem. Jakby zdaję sobie sprawę, że jest też ta śmieszna mechanika DLC-kowa, która sprawia, że jesteśmy bardziej wytrzymali, ale wiem, że ona też nie jest wystarczająca. Coś się na mnie zagrywało. Jak już chciałem się przynosić, no dobrze. Jak tam będzie? Skoczę do Grace'a, bo sąd chyba szybciej do Grace'a po prostu będzie. A jeżeli się z nimi użerać? Nieważne. To też jest... Jest to opcja, żeby skoczyć, niezaprzeczalnie. Na szczęście nie było zbyt dużo ron, więc nie muszę się tym specjalnie przejmować. Dobra. Zobaczmy, jak tam ankieta. Ja nie głosuję. Max miecz ambulansu i zabawy. No dobrze. To się tam przeniosę, I guess. Zastanawiałem się nad tą postacią, bo ona ma procentówki tutaj Bleeda plus Black Flame i że to mogłoby pomóc, ale wiesz, Bansa i Spaw też może być ok. Zwłaszcza, że widziałem już jedną broń, która działa w bardzo podobny sposób. W sensie, że też skaluje zarówno z Dexa, jak i z Faith, ma dwa różne żywioły, etc. etc. Dobra, to teraz jeszcze raz. Czy ty czegoś bardzo potrzebujesz? Chyba nie. Ty wydaje mi się, że jesteś dużo bardziej gotowy do działania. Ja mam lunarkę i dlatego mam tyle statów. Bez lunarka będę miał 53 vigoru. Menogusta. Idę szybko do tej, do Renalki. Szybki respekt się zrobi. Potrzebuję 60 vigoru, to jest absolutnie nie do negocjowania. Cześć, tutaj witam. Rebirth. Więc tak, potrzebuję 60 vigoru przed jakimikolwiek boostami. Potrzebuję tyle endurance, ile mam, żeby nosić rzeczy. Potrzebuję przynajmniej 68 minta. Potrzebuję 24 faith. I resztę mogę planić ładować. Trochę manę stracę, ale przeboleję. Można... ktoś też mi już... nie dzieje. Czemu? Tak samo dobrym pytanie jest, czemu mam flaszki na 11, ale to już jestem. Właśnie pewnie. No nie mogę nosić jakoś tarczę z medium loadem. No ale dobra. Nie będę się chciał bawić na razie w parowanie. Próbowałem parować niektórych bossów i widziałem, że nie idzie mi to tak dobrze, jakbym chciał. Wiem, że się da, ale jednocześnie widzę, że mi to nie idzie, więc na razie będę trzymał pod okina. IC. Nie działa na szczęście blisko. Nie, Francis mnie tu przyprowadził. Powiedział mi, że tutaj się będzie wchodzić. Chyba, że Francis to Mikala, to ty, tak? Do Shadow Realmu zostajemy wyrzuceni doskonale. Cześć Wiki, witam. Nie wiem czemu, ale jak słyszę w grach FromSoftu, że ktoś jest kind albo kindly, to z automatu zakładam, że jest wprost przeciwnie. Możliwe, że Ariamis mnie tak skrzywiło? Nie wykluczam. Biorąc pod uwagę, że mieszkańcy Ariamis są bardzo mili i życzliwi. Ja dzisiaj mam ale 4 do ekranu, bo zrobiłem postępy. No ja na przykład dzisiaj grałem praktycznie tylko i wyłącznie w tym.
w... jak się nazywa? W Elden Ringa. I ewidentnie mi za mało, bo robię właśnie drugie play na Steamie. Przydałaby się mapa. W pierwszej kolejności mapa. Zajebicego. Mi się ekonokrasy nawet podobały. Nie tak bardzo jak kolegom, ale też nie uważam, że były zwańskie. O Boże. Ktoś mnie goni. Nie podoba mi się to. Bo zaraz będę musiał się tym cholerstwem zająć. Chyba, że już przestał mnie gonić. Jestem. Właśnie. Mogę sobie przypomnieć, że jestem magiem. Albo i może lepiej, nie? Może szeptanie, czy to zadziała? Tęskniłem. Nie będę kłamał, trochę tęskniłem. Miesz balansowych zabawy zawsze w cenie. No dobrze, mamy mapę. Ja zawsze w pierwszej kolejności lubię sobie zwiedzać jakieś takie widoczne na mapie punkty, więc na razie pojedziemy z tego pseudo kościółka, który tam jest. Jak też będzie po drodze, to oczywiście będę o to zahaczał. Ale tak to raczej będę się chciał odwiedzać te punkty bardziej widoczne. Mogę też, żebyście wiedzieli, że to też nie dziwne uczucie, kiedy twój miecz macha tak idiotycznie szybko. Pasowałby do przeciwnika w Sekiro. Czy ja wiem, czy akurat w Sekiro? Czemu akurat w Sekiro? Ja też nie będę kłamał, że nie mam jakoś bardzo dużo doświadczenia z Sekiro. Na tyle, żeby stwierdzić, że to jest coś, co akurat do tej gry pasuje, bądź nie. Mam tak bardzo dużo takich duchowych gier. O Boże. Mogłem pełnić błąd. Czy on tu zawsze był? Ja go olowałem? Aha. A to chyba nie będzie aż tak dobrze, jak bym chciał. Bo on się powala. Ulala. Ulala. Halo? Lokon mi szedł, nie podoba mi się to. Pojedę. O! To tak powinno od razu wyglądać. On se flachę łyknie, ja se flachę łyknę. Ulala, wybił mnie. Co wie? A, on skacze. Iris. Zawartością po przejściu gry głównej. Moim zdaniem tak, zwłaszcza, że poziom trudności bardzo mocno na to wskazuje. Ulala. On ma priorytet na swoich atakach. Czuję się jak w bijatyce. Gdzie kolega ma priorytet? A może ja chcę po prostu tak się pobawić? A, nie mam tego. O cholera. Niedobrze. Bo chciałem powiedzieć, że może w niego wrestlingiem porzucam, ale widzę, że nie ma wrestlinga i mnie to bardzo niepokoi. Dobra. Na szczęście Night Comet istnieje. Przeciwnicy nie reagują na czary, które są typu Night, więc na PvP, znaczy na pseudo PvP encountery w PvE to jest idealny typ zaklęć. Więc chyba tak go po prostu ogarnę. Zawsze chcę biotyki, ale mi się wydaje, że przeciwnik ma hit priority. I know, right? To zawsze jest takie uczucie. Bisklo. Czemu jest Bisklo? Zobaczmy. Jest to Bisklo w tym broni Bisklo. Z tego co kojarzę, to bardzo dużo podawali jakichś takich właśnie broni do walki wręcz w tym DLC-ku. W sensie do walki na pięści, a nie, że do starć bezpośrednich, to miałem na myśli, żeby nie było. Jeszcze żadnych nie próbowałem, głównie dlatego, że moja postać, którą robię DLC-ka, ta główna, to...
full retard tank tak naprawdę. I to... O Boże, co ja robię? Zastanawiam się, czy nie trafić mądrej rzeczy. Nie wrzuć sobie laski na drugą rękę. I względnie mogę też się rozejrzeć, czy nie chcę znaleźć sobie jakiejś lepszej laski. Bo z tego co pamiętam, Meteorite Staff jest dobry do Illusinta tylko, a potem pozostałe przeważają. A, to się zobaczę. Aha. Mam kolega. Kocham miecz balansa i zabawy. Olipka moja ulubiona broń. Jakby zdaję sobie sprawę, że mogę go tak używać tylko do pewnego czasu, ale póki można, to jest świetne. Mechanika z DLC-ka, Scud Tree Blessing. Możemy znajdować fragmenty Scud Tree i możemy się nimi posilać, aby wzmacniać nasze błogosławieństwo Scud Tree. Sprawia to, że zadajemy więcej i przyjmujemy mniej obrażeń, ale działa tylko w obrębie DLC-ka. Jest to dość kontrowersyjny temat generalnie, mam wrażenie, zwłaszcza w naszej grupie doradztwa finansowego, bo mamy wrażenie. Nie. Wszyscy tak naprawdę mamy wrażenie, że cyferki w DLC-ku są odrobinę przegięte. Przy czym ja, jako osoba, która gra tankowatym buildem, odczuwam to zdecydowanie najmniej. Tak kontrowersyjne jak samony? Nie, inaczej. Samony u nas nie są kontrowersyjne, bo ich praktycznie nie używamy. I aż tak bardzo. Nie, mi się wydaje, że aż tak bardzo nie czuć, że one są z myślą. Że Gaia jest myślą o tym, że. O Boże, zostałem wycofany. Niedobrze. Muszę się odsunąć od mina. Pamiętam, że ci przeciwnicy nie w początku wpadają do mina trobą, bo oni mają takie dziwnie opóźnione ataki. Nawet jak na standardy Elden Ringa i przez co jak rolowałem, to paskudnie to wychodziło. Perki strategiczne. Znaczy mówię, ja mam skrzywione odczucie przez to, że moja postać jest tankowata, tak? Ona... Tak naprawdę zaczynałem mając jakieś 40 parę procent redukcji obrażeń. Miałem mniej więcej takie redukcje jak tutaj, można to odrobinę wyższe, zwłaszcza na Lightning, bo na Lightning mam tej paskudnie nisko. Czy ja mam coś, co sprawia, że mam niski Lightning Resist? Pewnie to, że Faith mam mało względem innych statów. Czy tu coś było? Czy tu coś było? Rozejrzyjmy się, poniżmy im cały obóz. Fire Coil. Wiem, że Shin już na pewno zagequitował w DLC-ka. Powiem szczerze, że mu się nie dziwię. Bo jednak perki są wysokie. Tutaj jeszcze tego aż tak nie odczuwam, ale gdybym poszedł na pierwszego dużego bossa, to jest spora szansa, że byłbym w tej chwili na dwa hity z większości ataków. I oczywiście można mówić, że o, dlatego najpierw powinno się pobiegać, podwiedzać, tak, ale... Są pewne limity, ile można, że tak to ujmę. O, pamiętacie co mówiłem o tym, że nie umiem unikać tych kolegów? Nawet nie tyle, że inflacja numerków, szczerze mówiąc. Mam wrażenie, że to jest tak, że DLC został zrobiony z myślą, że wszyscy będą... Mieli jakoś bardzo dużo tych fragmentów i na podstawie tego były przydzielane numerki. To jest consumable. Bo właśnie znalazłem wcześniej tego Blessinga i się zastanawiałem, że on się tak na złoto świeci, czy on może jest niezużywalny, czy coś, ale może na przykład gra użyć na tego na ognisko, ale to jest czysty consumable, więc to jest... Przedmiot typu eliksir, którego się nigdy dosłownie nie użyje. Bo jest za silny, żeby go użyć. Czy to coś jeszcze jest? Najgorsze jest też, że mamy odrobinę uciętą mapę, więc jest szansa, że czegoś na przykład nie zobaczę. Jeżeli jest na mapie.
Cześć Luna, hejka. No także póki co tragedii nie ma. Spodziewałem się, powiem szczerze, że będzie gorzej. Ale to mówię. Mam po prostu takie przeświadczenie, że moja pierwsza postać tutaj była tankowata, taka mocno tankowata i teraz jak przyszedłem magiem, to że on będzie odbywał zauważalnie więcej, a póki co nie jest źle. Pewnie wypluję te słowa za jakieś 5 minut, ale póki co dajcie mi się nacieszyć. Dlatego żurnal to dziennik. Fójka, słowa pochodzenia francuskiego. Nie tiszę. Tiszę podejrzewam, że może być mi całkiem przydatna, szczerze mówiąc. Jakby będę się starał jej nie używać, ale jeżeli będę widział, że mi kompletnie nie będzie szło, to będę jej używał dosłownie jako takiego odwracacza uwagi. Bo zdaję sobie sprawę, że bossowie jednak tutaj dużo zadają i mogę nie mieć czasu na rzucanie rzeczy. Chciałbym mieć tyle kasy. Słuchaj, ty przynajmniej wiesz jakieś hamburgery. A drugi z przedmiotów stricte DLC-kowy. Level Speed Asher sprawiają, że nasze samony plus torrent mogą przyjmować więcej obrażeń, zadawać więcej obrażeń. W sensie mogą przyjąć, tak? Że dostają mniej. O, w ten sposób. I te buffy nie działają na to. Nie działają kompletnie pod DLC. No i jest to jakieś tam ciekawe rozwiązanie, że taka postać, która jest OP w DLC-ku, znaczy OP. Powiedzmy tak, gdyby te buffy działały poza DLC-kiem, to podejrzewam, że większość gry byłaby trywialna nawet na NG+ względem tego, co w danym momencie robimy. I mówię to teraz całkiem serio, bo te numerki są naprawdę obrzydliwie wysokie. I ja z tego co pamiętam na swojej drugiej postaci mam w tej chwili jakieś, nie powiem, że 100%, ale 70% więcej zadawanych obrażeń. I żeby nie było, to nie jest tak, że ktoś sobie to po prostu to wymyślił i teraz jestem OP, to jest potrzebne po prostu. Bo rzeczy tutaj mają wystarczająco dużo HP-ków, obrony, etc., etc. Także nie myślcie sobie, że to jest zbędne. Cześć Maciej, witam. Boże, bo czemu z takim właśnie. U nas dzisiaj w kółko leje, przestaje, ale żadnej burzy per se jeszcze nie mieliśmy. Trochę mnie to denerwuje, bo lubię sobie wyjść za dnia na jakiś spacer dłuższy. A przy takich warunkach to jest kategorycznie nie do wykonania. Znowu nie Mega Man. Jest Mega Man w tygodniu, nie marudź. Raz w tygodniu jeszcze mu mało, ja nie wiem. No ja dosłownie tyle, co dzisiaj zdążyłem sobie wyjść na zakupy i tyle. Shadowmy runy znajdujemy tak naprawdę tylko w DLC-ku i one dają odpowiednio więcej run niż te nasze zwykłe. Chcę Megamena. Może kiedyś będzie więcej Megamena. No i sam mógłbym zobaczyć tego Magmamela, bo nigdy nie próbowałem. Be wary of throwing. To będzie we mnie rzucał? Oni będą we mnie rzucać. Właśnie, przypomniała mi się jedna śmieszna rzecz odnośnie tych run, bo tam my w naszej grupce generalnie graliśmy teraz w DLC-ka dość dużo, tam ja, Sevik, Shane, Kaspar i sobie tam piszemy o wrażeniach. Kaspar jako osoba, która gra na polskiej wersji językowej podesłał mi tę runę. I mówi, że o mój Boże, w końcu po tylu latach się nauczyli, żeby pokazywało.
Ile rund daje? Ja tak, ty, ale wiesz, że w Elden Ringu to zawsze było. On mi pokazuje tą samą runę po polsku. Złote runy, polsko nie ma napisane, ile rund dają. No, generalnie chodzi o to, że Sejk mi powiedział, żebym poszedł do Skivera, jak nie miałem mega słabości, przy czym z tego co pamiętam, słabość Skivera jest bardzo interesująca, jeżeli chodzi o jej efektywne wykorzystywanie. Że się tak bardzo delikatnie wyraża. Zresztą ogólnie słabość Wix 5. Ech. A najbardziej to już chyba hejce to, co się dzieje z ten. To, co się dzieje. Z jak to się nazywa? Z Grizzlym. Gdzie. Z tego co pamiętam, Grizzly daje zero broń, która zamienia zero atak w powietrzne spina. I przez to jest wtedy nieśmiertelny, kiedy zero wykonuje atak w powietrzu. To jest tak paskudne. Czy jest Blade of Mercy w ogóle? Bo szukam. To nie jest krótki miecz, to nie jest sztylet. To jest talizman? Słabości Wix 5. Cześć, witam. Laser Attack Page Critical Hit. O! Interesujące. Słabości u każdego bossa są Dash Cancela. A to też jest zabawna rzecz, bo przypominam, że X5 wyłącza Dash Cancela po zdobyciu którejś broni. Na tym. Na. Po zdobyciu jako zera, o. Która to broń była? Albo inaczej, kogo broń to była, bo nie pamiętam. Wiem, że to jest Body Double. Od Skivera już nie możesz doskonale. A propos Skivera XD. Gdzieś to ognisko widziałem i chciałem je zgarnąć. Widziałem je z góry i teraz już go więcej nie zobaczę. Mateksa już nie możesz. A Matex to w ogóle zupełnie inna historia, moim zdaniem. Bo. Matex jest podatny na skiwe rzeczy. Bo z Matexa sobie siłę zawsze mam ten obrzydliwy problem. Że on potem jest przez jakieś 500 lat niewrażliwy na wszystko. Tak tego nie znoszę. No dobrze, czas zaliczyć pierwszą wyjebkę, moi drodzy. Bo nie umiem z tym głównym walczyć, ale chcę zobaczyć, czy magii jest lepiej. O jest! Ale mi się aż ścięło. Ja mogę to DLC do Elden Ringa. Opinie są kontrowersyjne, że się tak wyrażę. Jeżeli zapytasz Shina, to ci powie, że to absolutne ograb, nice. Shin na przykład powie ci, że DLC do Elden Ringa jest absolutnie największym gównem, jakie wyszło. O-o. Chyba? Nauczyłem się? Chyba? A mi mówiłeś, że jest absolutnie chujowy, come on. Może nie, że największy gówno, ale wiesz o co chodzi. To wybuchnie dajnie. Hop. Tym się przynajmniej da bić, I guess. Najgorsze jest to, że ja słyszę, że on ma anima... Znaczy, że on ma dźwięk stagedowania, ale jednocześnie nie mam wrażenia, że... O, jep, nie zdążę. Ale jednocześnie nie mam wrażenia, że mogę mu coś wtedy więcej zrobić. A ja to nie zauważyłem, że stąpnął, bo czat czytałem. Zastanawiam się, czy ja chcę go bić w ogóle, jak patrzę na to, jak to sprawnie idzie. A więc jest to argument, który jestem w stanie przejąć, tak, że po prostu open worldy ci nie podchodzą.
Chyba to robi niewiele. Domyślam się, że Aiston też niewiele mu zrobi. O mój Boże, Aiston prawie nic nie zadał. Zastanawiam się, czy ja na pewno chcę go bić. Mam wrażenie, że ja go po prostu nie chcę bić. Mogę względnie dbać siadulę jeszcze. Ulala. O. O, wyszło. Nie, to nie bije za dużo. Meteorite faster. Meteorite faster raczej też wiele nie zrobi. O Jezu, jestem martwy. Hej Sylwia. Wiecie co, ja go oleję po prostu, bo widzę, że on za długo schodzi, a ja też nie umiem go aż tak dobrze unikać. To nie jest tak, że on jest obowiązkowy, więc whatever. Początek DLC do pierwszego bossa to jest chyba na Ace. Nie zgadzam się z tą opinią, aczkolwiek rozumiem skąd ono może wynikać. Bo cyferki są srogo przesadzone w DLC-ku. Au. Cześć. Czy ja mogę ci szybciej przywołać? Czy ja jednak chcę go bić? Ja tylko pożałuję, prawda? Prawdopodobnie. Co? Właśnie już myślałem, że on gadną ciszę. O tak. Piękne. Nie no, z ciszy to można się bić. Nie zgadzam się, że określanie wysokich cyferek obiektywnie... inaczej. Nie zgadzam się, że jest to obiektywnie złe, o, tak powiem. Uważam, że jest to opinia. Wciąż, a nie coś obiektywnego. Tisza mi zniknęła. A to spierdaj. A ja faceluję z tym. O mój Boże. Ja faceluję. To wiele wyjaśnia. I uważam, że to jest do obrony. A w grach typu Elden Ring cyferki muszą być w jakimś tam stopniu wysokie, jeżeli walka nie ma być trywialna. Chyba, że uważasz, że powinniśmy ponieść 20 błędów na walkę i nie być za to karanymi. Ja osobiście jestem zdania, że Elden Ring to gra, która zakłada, że po prostu nie będziesz obrywał. I jeżeli obrywasz, to jesteś za to karany i im bardziej jesteś karany, tym walka jest trudniejsza. Jest to inny sposób na stworzenie poziomu trudności, aniżeli zrobienie ataków trudnymi do unikania. Heavy load. O. Chyba hełm zmienię. DLC obcięła się wymaganie tego. Nie zgadzam się z tym. Aczkolwiek mówię, ja mam inne doświadczenia, bo ja grałem dużo bardziej tankowatym buildem niż ty. Ja się zaspokawałem. Też nie czułem, że miał większy magnes błędu. Nie wiem, ja biegałem sobie swoją postacią i od bossów, których biłem tak z 2 godziny temu mogłem oberwać 5 hitów. Od bossów podkreślam, nie od zwykłych mobków. Teraz biję się z bossem, który spokojnie może... Zależnie od ataku mam gdziekolwiek między 3 a 6 hitów. Przy czym no to też uważam, że jest w miarę rozsądne, że nie każdy atak wydaje tyle samo, tak?
Tam się Lona, obudzenie z rękami. Tu coś było. Pojadę do jedynki. Też jestem ten, że numerki to jaki kretynizm. Nie powiem, że uważam, że cyferki powinny być takie, jakie są, o tak powiem. Ale jednocześnie nie zgadzam się, że to jest obiektywnie zły design, o tak powiem. Jakby jestem w stanie to rozróżnić, bo dla mnie to jest mimo wszystko opinia, że cyferki powinny być niższe, że poziom trudności można było wyważyć w inny sposób, a nie, że wysokie cyferki równa się złe. Jakie argumenty można się powiedzieć za to, że to jest dobry design? Gra jest trudna? Wow, kolega. Nie zdążę, co? No. Nope. Czy ja mam na tej postaci? Cardian Retaliation? Ulala! Ulala! Gryson na zupełnie inny sposób niż Gryson Softu do tej pory. No, powiedziałbym, że Elden Ring jest tak samo trudny w miejscach typu Mountain Topsy, że tam też po prostu cyferki zaczynają gracza przytłaczać. Więc to nie jest problem stricte DLC-ka, tylko bardziej gry, jeżeli już chcemy się czepiać. Jak wyższy poziom w grach. Znaczy, ja na to narzekam w JRPG-ach, gdzie tak naprawdę jedyny wkład gracza to jest wstukanie komendy. A w grze typu Elden Ring, gdzie gracz teoretycznie na pierwszym poziomie może pokonać dosłownie każdego bossa z podstawową bronią i podstawowymi statami, to nie do końca jest ten sam argument. To są wymaganie perfekcji. Nie zaprzeczę, że jest to wymaganie perfekcji. O Boże, popełniam błędy. Tak, ode. O, jeszcze jednego hita po. Yep. Au. Przysięgam, że bossowie w tym DLC-ku czytają inputy gracza. I nie lubię tego. Dobra, chyba się zaraz pobawimy jakąś magią. Co ty na to, kolego? Może Frostbite? Jeszcze nie? Okej, tak to na pewno nie. Nie będę kłamał, odczuwam tutaj trochę ból, jeżeli chodzi o ten. O to, jaką postacią gram, bo jestem przyzwyczajony do tego, że ja mogę przeciwników stagerować praktycznie w kółko. I teraz jakoś tak dziwnie się bez tego gra. Dobra, chyba Frostbite szedł. To było głupie. Not mainly. Jak ktoś to, przepraszam, że nie będę przez czatu czytał, ale na bossach się jednak muszę ode mnie skupić. Chyba, że chce się bawić w Night Comety. Ale to już będzie chyba lekka przesada. Okej, okay, to nie będzie przesada, jestem kurwa magiem. Peak FromSoft gameplay. Wow, zapominam o tym ciągle.
Czy ja jestem w stanie odejść na tyle daleko, żeby być w stanie to wykonać? A kurde, za blisko stanął. A Jezu, to było głupie. Przestań. Nope, nie próbuję. Teraz mogę. Nie, nie mogę, bo nie wszedł mi atak. Oj! O Jezu. Chyba, żyjemy, żyjemy. Aaaa, wybił mnie. Miał priorytet! Nice. Rol, rol. To było późniejsze niż się spodziewałem. Yep, miał mnie w zasięgu. Może rzeczywiście Adula? Adula nie wiem, czy nie jest szybszy. Nie mogę. Nie mogę, Aduli. To dajcie mi być na kometkę. Wow. Łychnę sobie flachę. Albo i nie łychnę sobie flachę, bo trochę za dużo wymagam. A, teraz zdążę łyknąć. Teraz on zacznie spamować. Teraz ja go zacznę spamować. Mogę zdać sobie sprawę. Właśnie. Że moja flacha nie oddała mi HP. Wow. Oj. Nie no, nie przepiedzę do tego w taki sposób, prawda? Nice. Ja mając 160 poziom, czuję się jakbym grał na pierwszym. A. Nie mam tego odczucia. Ale to głównie dlatego, że ja poziomy w Soulsach bardziej odbieram jako to, do jakich narzędzi mam dostęp, a nie powiedzmy, jak silny jestem. Po co jest system poziomów w grze? Ale jednocześnie nie chciałbym, żeby moja postać na 160 poziomie po prostu zrolowała całą grę przez to, że ma wysokie numerki. Czy zamiast inflacji numerków przeciwnicy mieliby nowe zestawy ruchów, czy odporności to byłoby lepiej, czy tam też chyba po prostu zepsuć się zabawy? Pewnie da się to jakoś zbalansować. Sam bym wolał, żeby poziomy trudności były za... inaczej. Moim zdaniem poziomy trudności da się zbalansować dużo lepiej niż samymi spetkami. I żeby nie było, odnosi się tutaj też do Elden Ringa, tak? Bo moim zdaniem trudność w Elden Ringu powinna polegać na tym, żeby nauczyć się ataku przeciwnika, a nie na wysokich cyferkach. I tutaj się będę zgadzał z Shinem, ale jednocześnie nie uważam, że przeciwnicy powinni mieć ten, że powinni mieć niskie cyferki, bo wtedy well, możesz nie uczyć się movesetu, tylko po prostu by odpracować całą walkę biciem na pałę. A chyba też nie o to chodzi. Bułeczka z metko i cebulka też się na teleodbiorniku. Patrzę, na teleodbiorniku nie ma. Jebaniutki. Nigdy nie powiedziałem, że powinien być niski. Nie powinien mieć aż tak wysokich. I ja cały czas się z tym zgadzam, ale jednocześnie nie jestem w stanie się zgodzić, że jest to zły design. I że to nigdy nie jest... Że to jest obiektywnie zły design. O, taki ty to określiłeś. Uważam, że kwestia wysokości numerków to jest w czysto subiektywna rzecz. To jest to, do czego dążyłem. Że tego typu nie uważam, że to jest do obrony. Ja uważam, że tego typu to jest do obrony tym, że... Ale tak jak powiedziałem, jest to składowa poziomu trudności. Może ci się nie podobać, że jesteś na dwa hity, ale jest to coś, co ci się nie podoba, a nie coś, co jest obiektywnie za. No
Grejsik. Wymaga borderline perfekcji. Niewiele się to różni od... tak naprawdę normalnego przechodzenia. Chociaż powiem tak, dla mnie dużo większym problemem jest to, że ja nawet mogę przeżyć 3-4 hity. Tak naprawdę i tak gra ode mnie wymaga perfekcji, bo ja nie mogę użyć się stusa. To jest dla mnie dużo większy problem niż numer. Wolałbym umierać na 2 hity i móc się stosować normalnie, a nie, że wciskam kwadrat i przeciwnik wie, że wcisnąłem kwadrat i przez to sarki twoje zostały zmarnowane efektywnie. A do tego momenta i naprawdę się sprawdza ten delta, mam wrażenie. No dobrze, pobawmy się z nowym smoczkiem. Wysokie obrażenia, by the way. To chwilę potrwa. Najgorsze jest to, że ja nie jestem pewien, czy mam sensowną opcję, żeby mu zdawać dużo obrażeń. To jest akurat trochę problem, że to nie jest tak, że przeciwnicy tylko zadają dużo, ale też mają obrzydliwie dużo HP. I mam z tym odrobinę problem, nie będę kłamał. No dobra, przynajmniej. Miecz balansu i zabawy trochę zadaje. Zastanawiam się, czy ja mógłbym go z Astela poszczuć po jakimś ataku. Tylko musiałbym znaleźć jakiś dobry atak do tego. Teraz? Z braku laku. Nie jest to optymalne, to na pewno. A ciekawości, ile za Loretta. Mało. Mało. Hop. Beautiful. Wydaje mi się, że większy czas będę po prostu używał do tej... Kamehamehe. Z miecza balansa i zabawy. Bo to jedyne, co u mnie zadaje sensowne obrażenia. Hop, hop. Ale jak już zada, to zada. Przy czym też nie będę kłamał, ja się czuję bezpiecznie tylko z... Oj. Tylko z atakowaniem po jego konkretnych atakach. Smo chyba... Nie, ja po prostu zadaję bardzo mało. Pamiętam, że jak przychodziłem moim wojakiem, który ma Ruined Great Sword, który teoretycznie ma 900 atak ratingu, to bije mu po jakieś 200. Hop. Stagger? Nie. Przesłyszałem się. Zszedł mi Lokon. Nie mam Lokona na tym, co chcę. Ulala. Dąży? Nie. Co robisz? Au. Deeskalowanie. Ja to nazywam Ring City problemem, bo Ring City jak na mnie to zaczęło. Pamiętam jak próbowałem podchodzić do Ring City magiem, to była absolutna katastrofa. Daj mi kamerę, plus. Dziękuję. Ja to czułem na każdym bossie, takim normalnym bossie z Ring City. Tego pamiętam.
Ja to czułem u demonów, u Midira. Przy czym hehe, Midir z Pestilent Fogiem, XD. Ale to jest, mam wrażenie, że bardziej exploit niż cokolwiek innego. Bo on ignoruje zisty z tego spainta. Bicie głowę. Nie weszło mi. Niedobrze. Au. Jestem na dwa hity. To jak na flachę. Hop. Ach. Żałuję tak, że nie jadę Snigga wyekwipowanego. God, mały długa i cinematic walka. Czy on jest Heavy Mage Balance i zbawy, jeżeli chodzi o Staggera, czy mi się wydaje? Bo wydaje mi się, że powinienem już go przynajmniej zaraz staggerować w pubie. To jest ten atak. Wow, czasem myślałem, że wbiegłem. Na spokojnie, łyknę se flachę. To jest dobry atak. Bo po nim jest... Wbrew temu, co kamera mogłaby sugerować, to on jest po tym ataku w dobrym miejscu. Olala. Ach. Odbiegnijmy, bo nie wiem, czy nie swipe, nie? Pewnie przez długie przerwy, zgadza się. Aczkolwiek, no też wiadomo, że moje podejście było z bronią, która ma duży poise damage, więc... Jestem biased. Da. Roll. O, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Ach. Nice. Będzie ziono? Ta. Niefortunnie. Tutaj jeszcze nie jest aż tak źle. Wiem, że jest jedna arena, gdzie bijemy się ze smokiem. Gdzie bardzo narzekam na to, jak bardzo... Bardzo narzekam, jak ukształtowanie terenu przeszkadza. Trzeba odbiec. Spokojnie, inaczej go. Niebieska flacha. To był błąd. Ale to nie będzie błąd, tak? To będzie błąd. Muszę odbiec. Jop. Nie odbiegłem. Flacha. Zastanawiam się, czy nie będzie lepiej tak tego zrobić. Będzie lepiej. Łatwiutki smoczek. Tak naprawdę to wcale nie jest łatwe, ale... Ale ważne, że mówię, że jest łatwe. Right. 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 Muszę zmienić spele, które mam, to na pewno. I zacznę sobie dawać Vendurance. Okej, nie, zacznę sobie dawać Vendurance, bo nie mam... Run na to. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Chcę sobie zacząć dawać Vendurance, żeby potencjalnie lepszy pan też nosić. I mieć więcej... Aż ja na pewno chcę? Czy ja na pewno chcę? Tak, mam Vendurance. Dobra, jeszcze zaknę sobie właśnie mam. Tutaj mam Eliminate FP Consumption i Negative Damage Received. Powiem szczerze, nie jestem pewien, czy ja będę mógł sensownie używać tego. Cedulina? Na razie zostawię, ale jeżeli się okaże, że nie będę mógł, to chuj z tym. Sążeczkę wymaga 72 inter. W najgorszym wypadku założę czapeczkę. Jeszcze paczka, która daje 4 czy 5 inta.
Gdybym jeszcze tylko miał sila, co nie? Critical Fire, Affinity to Taper. Kurwa, ja Backflame'a teoretycznie mogę używać. Ja zapominam, że ja mogę używać inkantacji przez to, że mam miecz balansu i zabawy. Przy czym większość z nich też nie jest jakaś bardzo wybitna, nie oszukujmy się. Ale te bariery zwłaszcza mogłyby się przydać. Czy jest coś jeszcze? Rockslinga chciałem. Wait a minute. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up. Ja nie mam Rockslinga na tej postaci ze wszystkich rzeczy. No dobrze, nie będzie Rockslinga, I guess. Nie będę kłamał, nie spodziewałem się tego. No mi to nie jest tak, że jest mi jakoś kompletnie niezbędne, ale... Jak ja mogłem przejść grę magiem bez Rockslinga? What the fuck? Kostury mam niepoulepszane. To z góry mogę powiedzieć. Tylko czekaj, bo gonią mnie koledzy. To jeszcze raz palić. Więc musiałbym pójść się ulepszyć pewnie. Co ja w ogóle mam? Glintstone standardowo, Diggerstaff. Goni mnie Skurwiel. Luzat, co robił Luzat? Zwiększa moc za koszt FP. Kardian Kingblade'ów. Kingblade'ów nie używam, pomimo że wiem, że są silne, ale i tak nie używam. Meteorite, Crystal, Staff of Loss. Staff of Loss jest teoretycznie ok, bo używam Night Comety. Tylko nie pamiętam, czy on jest dobry sam z siebie, czy po prostu się go wrzucało w długą rękę. Bo wydaje mi się, że to było tak, że ten... Że Staff of Loss się wrzucało w długą rękę, żeby ono było, a używało się innej laski przez to, że Staff of Loss ma niskie skalowanie. I wtedy chyba nie Wtedy chyba nie potrzebują lepszej Staff of Loss, jeżeli dobrze pamiętam. Ale to na razie ten, na razie zostawię tak jak jest. Jak będę miał jakieś najbliższe runy z tego czy innego powodu, to może skoczę i lepsze. Chciałem naiwnie powiedzieć, że jak będę miał jakiegoś Mendensa, ale tego bym się dzisiaj nie spodziewał. Biorąc pod uwagę, co jest pierwszym Mendensowym bossem teoretycznie. Prawda, kolegowie? To nie jest pierwszy Mendensowy boss. Znaczy, nie jestem pewien, czy można w sumie najpierw iść do... Chujowy. Nie zgadzam się, że boss jest chujowy. Zgadzam się, że walka z nim jest chujowa. Ale nie z przyczyn... Powiem tak, jak dla mnie pierwszy Remembrance boss nie jest chujowy ze względu na to, jak boss jest zaprojektowany. Tylko po części... Ze względu na numerki i po części ze względu na kamerę. No ale kamera to jest coś, co notorycznie stanowi problem w Soulsach. Nie powiedz sobie szczerze, druga faza. W drugiej fazie nie lubię tylko jednej części, o tak powiem. Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym mówię, to drugi boss ma parę różnych faz żywiołowych. Znaczy, ten boss ma w drugiej fazie parę różnych faz żywiołowych, o tak powiem. I ja osobiście uważam, że tylko jedna z tych faz jest kompletnie skurwiała. Koledzy twierdzą, że więcej faz jest absolutnie okropnych. Czy ja tu coś jeszcze mam? To już chyba więcej nie będzie. No właśnie mówię, mi się wydaje...
Nie wiem, poprawnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że tak naprawdę jest problem tylko elektrycznej fazy. Że pozostałe są okej. Zresztą podejrzewam, że będę miał jeszcze okazję zademonstrować lodową atakę, jeżeli się narzuci FZP, to jest one shot. Nie jest one shotem. Mówię na podstawie swoich doświadczeń. Nie mogę się wypowiadać na podstawie tego, co cię spotkało, a mogę jedynie na podstawie tego, co ja widziałem. I nie zdarzyło mi się, żeby jakikolwiek atak był w stanie mnie zdjąć co do zera. Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? Zachód na zachód chyba, co? W ogóle nie mogę w tej chwili chyba albo tędy. Potem sam idę na klawiaturę. Trzymaj się, powodzenia. Ja znam, że jak skończę Sima, to też pójdę dalej klepać swoje rzeczy. Bo nie, mi się teraz jak mimo wszystko podoba, nawet jeżeli numerki są momentalnie niesprawiedliwe. Są itemy, są, ale nie dają aż tyle, ile gracze by chcieli, żeby dawały, o tak powiem. Nie mogę powiedzieć, że itemy chuja dają. Bo od strony ofensywnej one dają obrzydliwie dużo, od strony defensywnej dają za mało. O, to jest tego typu kwestia. Czy ten pies wciąż mnie goni? Już przestał. Spadł ten fragment. Ja odczuwam, że dostaję zauważalnie mniej. Mur. Co sprzedajesz? Lunarki. Ja chcę lunarki. A raczej nic z tego nie chcę, bo to głównie przedmioty do kartowania. Bije trochę więcej. Trochę to lekkie niedopowiedzenie w tym przypadku, mam wrażenie. Fort. Knight. Za każdym jebanym razem. Investigations? Sebastian Wygryw? Jasne. Jak na ten moment oceniacie panowie dodatek? Całkiem porządnie. Nie jest to top tier dodatek. Dla mnie mimo wszystko Ring City jest zdecydowanie wyżej. Ale poza Ring City nie wiem, czy byłbym w stanie wskazać lepszego DLC-ka im before, bo konkurencja nie jest specjalnie wysoka. I co nie możemy się zastanawiać nad tym, nad odfantesami.
Numerki w sensie za wysokie obrażenia, które przeciwnicy zadają głównie, bo tak naprawdę większość narzekań, które słyszę, rozchodzi się o to, ile przeciwnicy zadają. Nie o to, ile przyjmują, chociaż to też momentami mam wrażenie, że jest ode mnie przesadzone. Ale czysto o to, ile zadają. Czy te wrota są otwarte? Te wrota można otworzyć. Jakby mówię, ja absolutnie rozumiem to narzekanie. Zresztą pamiętam, że jak wchodziłem swoją tankową tą postacią, to miałem dosłownie takie: Jezu, Chryste, jak ja tu jestem tankiem, to co będą mieli ludzie, którzy przychodzą tutaj normalnymi buildami? Ale już naprawdę nie wyobrażam sobie robić DLC-ka z buildem, który na przykład biega z pancerzem jako tym. Jako po prostu stylową. O. O nie, to ostali, I know, right? Ta? Ale pokaż, co się robi w ostali. Mła! Mła! Kocham miecz balansa i zabawy. Holy shit, kocham miecz balansa i zabawy. Wielkości koni, I know, right? Ogólnie nie jest to pierwszy raz, kiedy słyszę, że ludzie mają problemy ze strachem przed insektami w Eldenie. Pamiętam, że mrówki ludzi podobnie nastrajały, że tak to ujmę. Że też byli bardzo obrzydzeni, żeby nie rzec wręcz przerażeni. Hello. Ona mnie nie musi wiedzieć, prawda? Ej! Powiem wam, że stęsknię się za to banią. Jakby zdaję sobie sprawę, że jest wiele miejsc, w których ona nie jest jakoś totalnie dobra, zwłaszcza na takie typowe PvP. Albo jakieś encountery PvP. Ale jak już wejdzie? O, baby. To na jakiś komfort? Zrozumiałe. Sam nie jestem wielkim fanem insektów. Wielkiej maści. Jak mogę, to unikam. Ok, jedna rzecz, za którą bardzo szanuję ten DLC względem Link City, to, że nie zabił performance'u. Bo pamiętam, że jak Link City wyszło, to performance był absolutnie tragiczny z początku. Czy warto 660 zł, czy poczekać na przecenę? Wolałbym się wypowiedzieć, jak już przejdę do LCK. Bo obecnie nie powiem, że jestem daleko od jego ukończenia, bo wydaje mi się, że nie jestem jakoś specjalnie daleko. Ale jednocześnie wiem, że mam jeszcze trochę do zrobienia. Shin będzie żałował po części dlatego, że nie podeszły mu numerki, po części dlatego, że przypomniał sobie, też przypomniał sobie, zdał sobie sprawę bardziej, że nie, że open worldy mu się nie leżą. No bo też ten wcześniej pisał, że gdyby nie numerki, to grało mu się całkiem dobrze, tak? To chyba świadczy o tym, że nie może być aż tak źle. Ja bym pewnie zaczekał na jakieś 25%, to zwłaszcza jeżeli masz w danym momencie w to grać. Ashinji, Ashin. Jeżeli bazujesz to, że jesteś blisko końca, na tym, że masz prosto drogę na Mesmera. Znaczy, bardziej to, że zwiedziłem sporą część mapy. Chyba, że potem otwiera się odwrócony zamek, czy coś w ten deseń. No to nie jestem blisko.
Okej, on nie sugeruje. Natomiast to nie jest koniec. Domyślam się po tym, co widziałem w The Fisher, jeżeli chodzi o ten, o to, co NPC mówi. Nie chcę za bardzo spoilować, bo pewnie koniec końców do tego dotrzemy. I mogą być tu ludzie, którzy nie chcą słyszeć jakichś spoilerów z dalszych części. Dlatego na razie się wstrzymuję. Ale domyślam się przez to w takim razie, co może być potem po Mesmerze. Zresztą powiem szczerze, ja nawet nie do końca zakładałem, że Mesmer będzie tym, będzie bossem takim ostatecznym. A sobie przyjrzałem, co daje, ja przejdę do DLC tej klas pewnie. Znaczy, tak szczerze mówiąc, to ja nie spodziewałem się, żeby oni mieli wprowadzać jakieś zmiany w balansie tutaj. Więc pamiętaj, jeżeli liczysz, że coś takiego się stanie, to podejrzewam, że się z tego przeliczysz. No albo po prostu rzeczywiście, nie wiem, masz obecnie jakiś przesyt open worldów, nie chcesz grać w open worldy, coś w tym deseń. I że dlatego chcesz wrócić potem, to też jak najbardziej rozumiem. Muszę odejść na bok. Oni chyba nie strzelali przez ścianę. To jestem bezpieczny. A nie, że gambonowe, to zmienia, to zmienia. Mi się, mówię, mi się pokryga bardzo dobrze. Jest jeden boss, którego nie chcę tykać z wielu powodów, ale poza tym nie mam chyba żadnego większego problemu z DLC-kiem. Weź tej. Jesus! No i nie mogę po prostu mieć dobrej serii gier, prawda? Zresztą oni ogólnie chyba mają kiepski speed póki co. Jeżeli są 1-4? Czy 2-3? Wiem, że nie idzie im dobrze, to na pewno. Grace. Usiądę sobie chyba. I póki pamiętam, to skoczę do tego, do Firelinka. Tak, do Firelinka, dokładnie tak. To jest miejsce, do którego chcę skoczyć. Sides of Grace. Bo znam siebie, zaraz zapomnę, jeżeli tego nie zrobię. A chcę sobie ulepszyć laskę. Nie wiem, czy mam materiały, spada na to. Mam do plus 10, więc mogę. To jest katalizm. Bo to był luzacejt. Bo Staff of Lost nie muszę ulepszać, a ten, a Luzet zwiększał obrażenia. Plus 10. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Pani Luza z tego co widzę jest odrobinę lżejszy. Czy ja mogę dołożyć po tym Crucible? Mogę, nice. To już się bardziej opłaca. Chyba ten. Jezus, co tam się dzieje? Dobra. Beluza Tower Settlement, czy. Ale Tower to chyba był. Na GX. GX ma momenty, mam wrażenie, takiego przebłysku i może to jest jeden z tych momentów przebłysku. O, mój ulubiony kolega.
Tego będę wolał nie tykać, jeżeli to nie jest konieczne. Twitch kazał mi obejrzeć reklamę z Platon. O, czemu masz na Twitchu reklamy? Proszę je wyłączyć. Zamknięte. No dobrze. Chyba nic nie pytałem. A jeżeli pytałem, to nie było to na tyle ważne, żebym miał to powtarzać. Oho, zaczyna się kazus z zamku. Stonevale. Zaczynam przy drugim przejściu odkrywać miejsca, których mi wcześniej nigdy nie było. Ciekawe, ile razy będę mógł podchodzić do Legacy Dungeonów w dodatku, żeby tak było. O jedno. A nie, ja tu się utrzymałem. Nice. Aż dziwne. Aż dziw bierze. Dobra, spróbujmy iść to. No dobra. Ulala. Nie było to najpiękniejsze, co dzisiaj zrobiłem, to na pewno. Rzecz, na którą odrobinę narzekałem odnośnie tego przeciwnika, to fakt, że on nie ma... Jego się nie da zagadować, to chciałem powiedzieć. Znaczy inaczej, da się go tak całkowicie stagedować, ale on ma nieskończone pojść, dopóki mu stager nie wejdzie. O, to jest to, co chciałem powiedzieć. Nie jestem pewien, czy dobrze wyjaśniłem, tak żeby wszyscy zrozumieli, o co mi chodzi, ale żaden atak nie jest w stanie go wybić z jego animacji, dopóki nie wbijemy mu jakiejś granicznej wartości i nie wejdzie mu pełny stager. O. Mam nadzieję, że to jest wystarczająco jasne. Mnie to najbardziej boli, bo... Ja normalnie gram UGS-em, który w jakimś tam stopniu opiera się wręcz na tym, że będą wchodziły stagery. Jako taka opcja, powiedzmy, defensywna wręcz. Jestem w tym miejscu odrobinę. Ouu, dobra, spokojnie. Mieszczę? To też na górze było... Przeciwnicy, I guess. Więcej przeciwników. I jeszcze więcej. Nie powiem, że jest to tak duża lokacja, jak nie wiem, zamek Spellvale, ale jest na tyle duży, że... Można tutaj chwilę pobiegać i się poplątać. Są schody normalnie, czyli mogę tutaj iść. O Boże. Kolega inwejdacy? Yep. No dobrze. Gdzie to jest? Ulala. Daj. Nie, to ja myślałem, że ty to w drodze piszesz. Nie będę kłamał, to zwiększenie zużycia many jest trochę bolesne. Nie jest to coś, czego nie przeboleję, ale... Au. Będzie z tego, jak będę na zakupach. Jest jakiś pomysł? Insygnia krucjaty. Czym są insygnia krucjaty? Zobaczmy. Gdzie one są? To zwiększa siła ataku po pokonaniu przeciwnika, czyli raczej nie wtedy, kiedy tego potrzebujemy. Nie wiem, ja zazwyczaj wychodzę z takiego założenia, że do przechodzenia lokacji buffy nie są aż tak potrzebne, więc jeżeli coś mi daje buffa tego typu, to nie uznaję go za bardzo potrzebne.
A jak bije bossa, to zazwyczaj na bossie nie ma czego zabijać. Wiadomo, są wyjątki, jak nie wiem, Skeleton Lords, jakiś Volnir, mój płosk, moja Wisła. To brzmi trochę niebezpiecznie. Zwłaszcza, że nie pamiętam, czy teraz jesteś w domu, czy w akademcu. Strzały, to jest to, czego potrzebowałem. Włodzi, doskonale. No i to brzmi jak absolutnie bezpieczny pomysł. Not. Dosłownie, co może pójść nie tak poza tym, że wszystko. Pamiętajcie, jeżeli jeszcze nie odezwie się na tacie w ciągu najbliższych 2 godzin, to znaczy, że stało się coś niedobrego przez to, że wyszedł w swojej koszulce. Czy to jest kolega? Nie. Nic. Dosłownie nic. A, wiedziałem, że tu był jeszcze jeden. To nie pamiętam gdzie. Ulala. One shot. One shot taka fajna gra była. I bifocznie się teraz odpala. Czy to nie ty chwyciłeś się one shota? Za wysokiej cwerki RL. To brzmi jak mój wiek, znaczy co? Nie hejciłem. Bo kojarzę, że ktoś bardzo negatywnie się wypowiada na temat one shota i teraz nie pamiętam to jak. Przy czym możliwe, że odebrałem, nie pamiętam nic niego jako coś negatywnego. I że to dlatego. No dobrze. A mnie chodzi, a nie mówię, że tak się. Tak, tak, tak. Mówię, możliwe, że ten, że po prostu te dwie rzeczy pomieszałem. Ostatni boss to dwie malenie Blade of Mikala. Doskonale. Słuchaj, dwie malenie to dwie okazje do parowania. No dobrze. No dobrze. O, może stamtąd wyjść? A, ja sięgam. Kolega. Kolega. Kolego. Mikela Backpack of Malenia. Najgorsze jest to, że absolutnie jestem w stanie w to uwierzyć. Zaraz mi coś nawet spadnie, prawda? Ja. Dobrze kojarzyłem. The Twist Shin tak mówi, bo on jak już wcześniej mówił, to sprawdził i dlatego pisze to z taką pewnością. Dwukropek XDD. Napisałem swoje przewidywania? No, ja pamiętam, pamiętam. Be wary of up. Ha! Nie widzę, czego miałbym się bać. No, ale co już widzieliście? Czaję, czaję. Domyślam się, że nie chciałbyś mi przypadkiem spoilować w ten sposób. No i mam taką nadzieję. Ptaszydło? A, myślałem, że na hita zejdzie. Otóż nie tym razem. Nie chciałbym mówić, że final boss to Mikela Blade of Malenia. I know right.
Kolega? A ty doko idziesz? Ostatnia mana flaszka, nie podoba mi się to. Zwłaszcza, że jest tu kolega przebrzydły. Yep. Znaczy nie wiem, czy to nie jest tak, że zaraz będziemy mieli tego Grace'a. Czy jeszcze kawałek? Wydaje się, że jesteśmy bliżej niż dalej. Mam quest. Chłop stwierdził, że on to pierdoli i wychodzi? No dobrze. A mi nie będę narzekał. Łatwiej dla mnie. A, to jest ten. Thanks. Jestem za bardzo przyzwyczajony do stagedowania. Teraz jak nie stageduję, to wszystko idzie się jebać. No dobra, było coś godnego uwagi. Tak, sprawdzę. Zaszkodzić mi to nie zaszkodzi raczej. Bo ten kolega mnie weźmie od tyłu. A propos. Hello. Te muchy z jakiegoś powodu kojarzą mi się z automatu z Ink City. Ogólnie jest sporo miejsc i miałem wrażenie, że... No, mam wrażenie, że już to kiedyś widziałem. Bonk. Skończyła mi się mana. Nie jestem pewien, czy chcę tu być. Moxo Variandel. Z Ink City też, na bug, nie? Kind of. A jakbyś określił te badziewia, które cię nadziewają? Ale co to jest? Mate. Ciotto mate. Ciotto mate. Nie rób ze mnie idioty. Ja to mówię muchę. Może ci się to nie podobać, ale ja mówię, a to mucha. Au. Ja mam, muszę go chyba i zbaksować. Swoją drogą jest jeden boss, który działa bardzo podobnie i też go trzeba baktobować. To nie jest... A nie, nie, to ja nie mówiłem, że to jest reskin move za Riandel, będzie Pani Boże, tak? Ja po prostu mówię, że ten, że to też są muchy, tak? Nie, że Variandel nie ma, czy coś. A ty napisałeś, że muchy są w Riandel, więc nie zrozumiałem, że chciałeś to powiązać z tym, o tak powiem. Tam na dół był Skorpion, ten kremity wpadł. O Boże, o Boże, o kurwa, o Boże, o kurwa. Cześć, czy ja? Czy ja mogę? Nie. Nope. Nope. Powiem tak, jak mam manę, to mogę się bić. Jak nie mam manę, to się nie bije. No kurwa, chłopaki, let's fucking go. Ja potrzebuję jeden na poziom. Tak ważne, 186. Czy ja mam na tyle dużo? Potrzebuję 186 i 40... Dobra, już 65. Czyli 5 to jest 7. Co za dziwne, one. Runy z DLC-ka. One dają odpowiednio więcej rund niż te zwykłe. One są nazwane, że Shadow Realm, bo jesteśmy w Shadow Realmie.
co dać, w co dać. Wiecie co, jak patrzę na to, ile ja many dużo wam to zacznę w Minecraft dawać. W sumie to... Cześć, zrobię to inaczej. Weź na chwilę... Tutaj... O, tak... I tutaj... Gdzie to jest? Niżej są katalizatory. Stuff of... Najgorszy mem. Ej, Shin. Ej, Shin. Czas na najlepszego bossa. Czy ja mam wszystko wybrane tak jak trzeba? Tak. No dobrze. Zaczekaj. Na co mam zaczekać? Czy mam tu skoczyć? Czy tego ode mnie chcesz? Daj chwilę. Jeżeli masz na myśli, że przyjdziesz mi pomóc, to nie chcę twojej pomocy. A, okej. Okay. Rozumiem, rozumiem. To tyle jestem w stanie uszanować. Ja sobie przy okazji też naleję. Nie, nie, to nie jest tak, że hejty, po prostu Oxide już kilkukrotnie oferował mi swoją pomoc. Swoją drogą przypomniałem sobie po fakcie dopiero, że nie ADLC-ka, więc tak nie mógłby mi pomóc. Ale ja staram się robić rzeczy solo na tyle, na ile mogę. Mog na Steamie był wyjątkiem, ale to dlatego, że nie wiem, chyba miałem gorszy dzień, plus nie mogę ogarnąć moga. Wydaje mi się, że jak będzie się robił moga, to bym nie przez ciszę. Tylko próbowałbym się go dzielnie nauczyć. Ale dobra. Skoro Oxide napisał kaka, to zakładam, że już jest. Także zapraszamy do sali balowej. Na hulankę. Podobno zastanawiałem się, czy nie streamować na ślepo tego. Na ślepo do TSK, ale cieszę się, że tego nie robię. Jebać tego bossa maczetą. Jebać pracę kamery w tej walce, to na pewno. Mam wrażenie, że ten bossowi przydałoby się coś takiego jak smoki mają, że możesz się zlokować na jakiś inny punkt niż jego głowa. Ten sam zarzut mam do innego smoka, który jest w tym DLC-ku. Na wszelki wypadek zapytam, to nie jest tak, że wszystkim się z nim wyjebał, prawda? O, skoro mnie chwilkę. Okej. Nie prądzi. Okej. Powiem tak. Będziemy musieli popatrzeć, jak pięknie się będę bawił, więc... Wolę się upewnić. No dobrze, jak się z to uważyło. Najlepiej tak. A Boże, ja faceluję. Ups. Nie powiem, facelling może nie być optymalny na tę walkę. I zaraz to naprawię. Tylko no, well, muszę najpierw coś to wymyślić. Chyba muszę hemsworth odmienić po prostu. Muzyka w tej walce, to prawda, muzyka mi się bardzo podoba w tej walce. Dobra. O. Da. No, obrażałem to z tego zasadka. Nie jestem pewien, czy będę miał kiedy go wykorzystywać, chociaż...
Nie będę miał. Pyszy. Aj. Up. 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 Czy jestem wystarczająco daleko? Tak. Nice. Up. Up. Au. Up. To pisa stałem. Up. A? Faza? Chyba faza. Jeszcze nie. Nie chcę żonglować. Up. Dobra. Teraz będzie faza. Fazę z pionami chyba najlepiej jest mimo wszystko przeczekać. Au. Au. O, moje ulubione. Kocham tę kamerę, jak jest się przy ścianach. A, flacha. Teraz może? Nice. Nie, to nie ten atak. No. Hop. Nie, hop. Za blisko byłem na hop. Ach. Ach. Zdążę? Zdążyłem? Aj. Nie zdążyłem. Ale i tak jak na pierwsze poważne podejście, to całkiem sprawnie poszło. Chyba we performance jak będę jakaś ma wrażenie, że to jest coś, co można powiedzieć o większości bossów w tym DLC-ku. Chociaż jeden boss mi poszedł zaskakując zupełnie poza jakimś drugim, trzecim podejściem, a drugi jest moim zdaniem fair, tylko wymaga bardzo długo, żeby się uściekał ataków. Hop. Hop. Za szybko? Za szybko, bo trzeba się odkręcił. On czasami się kręci dwa, a czasami trzy. O właśnie. Hop. Hop. Nie potrzebuję nic dobie. Yep. Dobrze? Nie. Muszę odbiec. On teraz się pokręci odrobinę. Na szczęście jestem odpowiednio daleko, więc mogę się wyleczyć. Nie ma Ferrero najgorzej. Hop. Mam wrażenie, że odrobinę zbyt optymistycznie podchodzę do tych laserów. Muszę je robić po konkretnych atakach. Na przykład po tym, chyba. Ale nie, jak tak to zrobię. Hop. Jak to było? Pierwsze podejście zawsze najlepsze. Ja mogę się zatem stawać. Jest to nieoptymalne miejsce do siedzenia, bo ściana. Generalnie, ale poza tym to jest fajnie. Tutaj już przeroluję, bo jest za blisko. Może już? To było szybsze niż się spodziewałem. A, przebiegniemy. Ej, jedno, to był ten atak. Aha. Jestem w miejscu. Hop, hop. Oj, obelwę. Aha, a nawet dwie. To jest mniej fazy. To jest mniej fazy. Nie robię tej fazy. Ta może być.
Jakby jeszcze pamiętać tego unika. Znaczy ja pamiętam jak się tego unika, tylko tego nie zrobiłem teraz po prostu. Ach. Tak się tak unika. Ach. Hop. 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 Aj, skopałem. To będzie to nadko, które się przebiega po prostu. Ach. To jest optymistyczne. To było głupie. Jeszcze żyję. A jeszcze już efektywnie nie żyję, ale... Jep. Ajej. Ale nieźle. No głupie będę pełniał. Jakby nie, może kwestia, że się naoglądałem tej walki trochę jak inni ludzie robią, ale nie odczuwam, że ona jest aż taka zła w tym momencie. Nie mówię, że jest dobra, wybitna czy co, ale że nie jest zła. Czy wiem, co pani zrobiłeś? Nie, ale pewnie zaraz nam powiesz. A? No. Nope. Możesz szybciej reagować. O Jezu! Jestem martwy. Nie, ja żyję. Nieważne. Hop. 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 Teraz jestem martwy. Dobra i nie. Dobra. Zobaczcie wykurwanie dorzeczne. O, nie. Jedo. Kamera dziwna. Przyszedłem do kasy, zamiałem kupienie rzecz na bryszety, czyli danie oparte na pieczywie. Bez pieczywa. Nice! Dobra robota. Ja powinienem się kupić na walce, a nie na czytanie czatu. Lulula. Dobra. Tego podejście nie było. Reset mentalny. Ma ostatnio strasznie spóźnione, ale zauważyłem. W sensie zauważam to na wielu bossach, nie tylko na tym, że... Ja wiem, kiedy mam wykonać rola, ale go nie wykonuję. Czy on się uleczył? To jest jeden gimmick tej walki, o którym mam wrażenie, że sporo ludzi może w ogóle nie wiedzieć. Że jeżeli on nas grabnie, to następne jest go leczy. Nienawidzi tej walki z każdą chwilą coraz bardziej. Nie idzie, nie idzie, nie idzie. Co to kurwa jest? Mechanika walki? Jak mają się leczy z tego? Malenia się leczy z atakowania. Tak, i tam. Maria się skileczyła, czy mylę bossów? Nie, to Blaster się skileczyła chyba. Blastain. A jeszcze Maria też? Nie, Maria nie.
O lala. Zestaw, nie? Trzeba będzie poskakać. Nie, tak. Też zdałem sobie potem sprawę. Jak już to powiedziałem, że to nie ma sensu. A, mogę go strzelić. To muszę się teraz z maną wyleczyć. Nie wiem, czy nie chcę zmienić samej tej flaszki na jakąś inną, ale jednocześnie wydaje mi się, że nie miałem zbyt na co. Nie chcę zmienić fazy, co? A, teraz będzie skakanko. Hop. Nie weszła jedynka. Niedobrze. Chyba to jest ta faza z dużą ilością obrażeń. Bo wiatrowa faza nie ma specjalnych efektów, ale ma więcej obrażeń. Tego skojarzę. Tutaj się odbiega. I to się roluje. Hop. 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 Good timing. O! Teraz kolej zacznę za szybko robić rzeczy. Nie to! To się skacze. Stąpy się skacze. Debilo. Skacz stąpy. Hop. Yep. O tak właśnie. Nie, nie rób głupich rzeczy. Masz za dużo frosta. Masz za dużo frosta, nie rób głupich rzeczy. Zaczekaj na pioruny. Wiem, że zaczekaj na pioruny brzmi bardzo głupio, ale... Bawo jak ten ser... Czy on teraz płynnie przechodzi między żywiołami, czy mi się wydaje? Up. Nie, nie przychodzi po mnie. O, jestem martwy raczej. Bo muszę manę wyleczyć. Albo i nie. Ale to się slamuje. Tak. Nie! Dobra. No. Ej, ja żyję. Nie żyje, fuck! Fuck. W ogóle nie wiem, zawsze jak widzę, ile taki pojedynczy Night Comet zadaje, to coś mnie w siodeczku skręca. Bo sobie myślę, gdyby ktoś chciał grać magiem tak czysto pod używanie zaklęć, to mam wrażenie, że potrzebowałby z jakichś 15 niebieskich flaszek na takich bossów. A ten boss nawet nie ma jakoś specjalnie dużo HP w Sky DLC-ka. Nice. Kamera. Nice. To było tak na zdecydowanie się rozumiecie. Żeby następne było lepsze. Ulala. Zostałem zmianowany. Trochę. A, daj mi spokój. Pys. Opa! Za szybko. Nie przejdę, L2 wciskałem.
Hop. A to po. Yep. Te ataki nie ma aż tak krótkiego okienka, potem jak się skończą, żebym mógł to robić. Są ataki, po których mogę, ale tamten akurat nie był jeden z nich. To wygląda jak go next angle. To zdecydowanie wygląda jak go next angle. Ja sobie myślałem. Sprawdzam w tym momencie, które ataki mogę względnie karać. I póki to mam wrażenie, że jest ich niewiele. W sensie karać laserem, żeby nie było tak. Który jednak jest dość wolnym skillem. Hop. 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 Za blisko jest. Ten trzeci muszę rolować. Muszę się tego nauczyć. Ula. Ach. To jeszcze nie. Yep. Hop. 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 Piękne. Wiem, że to jest jeden z najbardziej cost-efficient czarów w grze i to jest dla mnie najgorsze. Właśnie. Że dlatego zawsze miałem problem z tym, ile HP-ków mają przeciwnicy w Eldenie. Że takim czysto magiem się nie da grać tak naprawdę. Au. Bo jeżeli byś chciał grać czysto magiem, to ile bym musiał rzucić się Night Comet? Gdzie zauważ, że ja używam tego Luzata i Staff of Loss w tym momencie z Graven Master Eastmanem. Czyli teoretycznie dość silnego połączenia jak na Night Comet, a zdaje po 500 temu bossowi, gdzie on HP ma raczej w dziesiątkach tysięcy. To ja właśnie zrobię. Weź mnie zabij, po prostu dziękuję. O, pa, pa, pa. Aby głupie rzeczy. Przestań być głupie rzeczy indziej. Jak przestanę być głupie rzeczy, to będzie dużo lepiej. Hop. 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 Aser. Odskoczył tak paskudnie. Jestem za blisko ściany. Hop. 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 Będę. Mam wrażenie, że jak raz tę oberwę, to drugi raz też oberwę. Hop. Hop. Au. Hop. Ach.
A, i teraz skaczemy. Dwa. A, kurde. Teraz będzie faza? Czy jeszcze nie? Niepotrzebnie. Davis. Przestanę się, że znowu mi zczyta input. O, jestem w rogu. Kamera zacznę wariować. Muszę wyjść z rogu. To był paskudny hop. Muszę mu zadawać obrażenia, bo nie wygram. No on teraz będzie zmieniał fazę. A? Od tego odbiegamy. Hop. 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 Au. Widziałem, co on robi. Nie wiem, czemu tego nie uniknąłem. Au. Kurde? Ładowe. Hop. Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że po hopce mam ten. Mam możliwość zaatakowania go. Wow! A, odbiegnij. Wylecz się. Nie w rogu, plec. O lala. A, to jest to. Hop. 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 A? A Boże. Bo on ma taką animację, jak zmienia fazy żywiołowe. Dlatego myślałem, że teraz zmienia fazę żywiołową. Okej, teraz się przekonać. To nie wygląda bezpiecznie, powiem szczerze. Bo teraz wykonał dość długi atak, ale na szybki raczej bym nie zdążył lasera. Ciekawe mi w sumie, ile bym zadawał ten z normalnej komety, jak mam ten. Słuchaj, czekajcie, bo chyba jestem upo. Tak sobie jedyne sprawę. Sprawdzę coś. Nie, to nie robi aż tak dużo więcej. Ja, moim zdaniem to są śmieszne obrażenia względem tego, ile bot ma HP. Ile bym musiał go bić. Zwłaszcza, że to nie jest tak, że Night Comet się jakoś bardzo szybko rzuca, tak? Ale tak naprawdę, żeby strzelić kometę, potrzebuje, nie powiem, że tyle samo czasu. Potrzebuje tyle samo czasu, co żeby zacząć laser, a to jest niekrótki czas jednak. Ach. Ach, nie patrzę na flaszkę, ale... A, skaczemy. Hop. A. A, myślałem, że to już ta faza będzie. Tak jak to. Tutaj pierwsza wpada poszła całkiem zgrabnie. Jestem w tym miejscu, by the way.
Bo teraz kompletnie nie widzę, co się dzieje. Au. Au. Mówię, ja tu bardziej mam wrażenie, że mam walkę z kamerą, aniżeli z bossem czasami. Ale to jednocześnie jest coś, co zdaje sobie sprawę, że to jest problem ogólnie, który występuje w grach Sunsoftu, a nie, że to jest stricte problem tego bossa. O tak powiem. Au. Dobrze? Au. Tak. No, to zdecydowanie bezpieczny atak. Ups. To jest bezpieczny atak, jeżeli się go dobrze wytajmuje, żeby się wyleczyć, ale to nie jest bezpieczny atak, żeby używać laserka, o tak powiem. Ogólnie mam wrażenie, że laser jest trochę niebezpieczny na takiej walki. Bo jednak jego użycie trwa zauważalnie długo. To prawda, widziałem, że ten, że ludzie, którzy naprawdę wiem, że potrafią grać bardzo porządnie w Elden Ringa, na nim siedzieli ładnych parę godzin. Mi za pierwszym razem zszedł w jakieś dwie, o Boże. Jestem martwy chyba. Nie, żyję, nieważne. Yep. Aż to podejście i tak raczej było skazane na porażkę, więc stwierdziłem, że mogę zaryzykować. Jakbym to przeżył, to dałoby radę się wyleczyć pewnie chwilę później. Przecież nie wiem, teraz jak walczę, to nie zauważam, że on ma aż taki problem z cyferkami, szczerze mówiąc. Bardziej kwestia tego, że zwłaszcza w drugiej fazie jest jeden wielki clusterfuck na ekranie. Czasami lasem nie wchodzi, nie robię tego. A poskaczemy sobie. Jeszcze raz. O. No czemu nie wchodzisz? Ach. Teraz będzie skakanko. Au. To już pada? Ja. On zawsze zaczyna od tej elektrycznej. A ja to. Mówię, nie wchodzi mi czasem ten. Laser i nie lubię tego. Hop. 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 Ach. Aj, skopałem. Hop. Od tego trzeba odbiec. Wtążę? Powinienem. To jest proste. Hop. To nie jest proste niestety. To mi daje czas na fachę. Ach. Hop. Au, obydwa. Yep. Muszę pamiętać, żeby tego nie robić. Drugiej strony w takim razie nie wiem, kiedy ja mam mu to wklepywać. Oj, to było głupie. A, to nie ta atak. O-o. Ach, zdążyłem.
To jest atak, o którym mogę. Placha. Hop. Hop. A. To jest to. Wait, wait. Hop. Hop. Daj mi odejść bez... Nie da mi odejść. Oj. A, flacha. Hop. O Boże, nie to! Potrzebuję wyrzucić tiszę z paska. Przy najbliższej możliwej okazji. Czym był ten laser? Jestem za blisko chyba. A nie, udało się. Nice. Ach. Au. Jadam. Legenda pokonana. Nie jest to zdecydowanie łatwy boss, to na pewno. I tutaj wydaje mi się, że ktokolwiek nie walczy, nie powie, że to jest łatwy boss. Jednocześnie, nie wiem, im dłużej dni walczę, tym mniej odczuwam jakiś taki kompletny bullshit w jego wykonaniu. Ale może po prostu wciskam sobie jakieś duże dawki kopią w tym momencie. Jego łeb to hełm. Tak, zaraz go pokażę, bo w sumie to bardzo ciekawa część ekwipunku. Potrzebuję jeszcze jedną, jakąś piątkę zjeść. Może być i ta. Ja nie, jeżeli chodzi o rzeczy, które się od niego dostaje u tej, u sklepikarki w roundtable'u, to nie jest jakoś specjalnie fajnie, bo tam dostaje się Ash of War, który jest nieco inną wersją już istniejącego, plus talizman, który wzmacnia efekty burzowych skilli bodajże. A hełm jest tutaj. Hełm jest o tyle ciekawy, że on zwiększa naszą siłę i dexa. Ale jednocześnie jednocześnie zmniejsza ilość HP-ków, które sobie odnawiają z flaszki. O ile nie wiem, bo powiem szczerze, że nie używałem go. Ale plus 8 do statu, to brzmi całkiem spoko, tylko... No wiadomo, że trzeba się liczyć wtedy z tym, że nasze flaszki są odpowiednio słabsze, więc to bardziej opcja dla tych, którzy wiedzą, że nie będą obrywać, co nie jest oczywiste. Zwłaszcza patrząc na to, jak mi idzie póki co. Muszę tiszę wyrzucić, bo z niej nie korzystam. Raise the tarnished. Muszę coś zegnąć. Nie. Bo zastanawiałem się, czy mam Cardinal Retaliation, ale już widzę, że nie, więc na razie. Olać. Kolejny upgrade do duchów. Jest trochę wydrzepka tak zwana. Tutaj bardzo krótkie, króciuteńkie wręcz schody. Za którym jest dość mocno sugerowane, że kryje się ktoś, kto pragnie swojej boskości. A wiadomość wieży cieni.
Nie, by się coś przed to należy nie przejdziemy, bo jest zapieczętowane i ukryte przez cień. Wiadomości. Gdzie one były? Daleko gdzieś info. Wiadomość pozostawiona przez rycerza Igły Ledę do bratnich dusz, podążają za Mikelą. Na boskości leży wieży zapieczętowanej cieniem. Zapewne tam udało się Mikela. Nie jesteśmy Empyrianami, ale musimy znaleźć ścieżkę, która nas tam zaprowadzi. Udało się za krzyżami na wschód. Krzyże na wschód, z tego co pamiętam, będą w tę stronę. A tutaj, zastanawiam się, czy ja tutaj jeszcze mam coś do ogarnięcia. Bo wiem, że było jedno miejsce, gdzie chciałem jeszcze zejść, dosłownie zejść. Tylko teraz jak się tam szło? I sobie teraz jak o tym myślę, to mogę tu szlurwę zabić tutaj, która biegała, bo ostatnio nie chciałem tego robić, bo nie miałem many. A teraz jak już mam ten, teraz jak już mam manę, to mogę się z nią pobawić. O, nugget, to zdaje obrażenia. Well, I'll be. To po prostu bosidło było dość mocno wytrzymałe. Ciekawe, czy to po prostu ten boss ma jakiś wysoki resist na magię, czy... Czy ki diabeł? Ja się zastanawiam w tej chwili, czy broń, którą dostajemy z tych przeciwników, którzy właśnie mnie gonili, to random drop, czy jest gwarantowany z jakiegoś konkretnego? Bo wiem, że mi za pierwszym przejściu... za pierwszym przejściem ta broń wypadła i to chyba dosłownie z pierwszego, którego znalazłem. I z tego co pamiętam, to jest całkiem ciekawa, bo to jest mniej więcej to, czego oni używają. Czy ja chcę tu spaść? Pożałuję tego, prawda? Never mind. Op. O, nawet Voldem jeszcze nie wszedł. A, już nie mam manę. No dobrze. Zresztą jeżeli będę się chciał tak bawić z tą laską, którą obecnie mamy, to muszę albo mocno zainwestować w mind, albo dać sobie więcej flaszek. Jedno z dwojga. To teraz pytanie, bo wiem, że było gdzieś takie zejście po boku, że się schodziło tak jakby studnią czy kidiabą. I chcę tam wrócić. Bo lubię cierpieć. Wiesz co? Co to było? Nie, to nie to było. Czy to było? Teraz zobaczymy. To chyba nie to... Onas? Mam tendencję do gubienia się. Nie, to był jakiś inny skrót. Krypszy okazję, bokuję. Gdzie to było? To jest drugi Grace generalnie. To było bardzo optymistyczne. To było zdecydowanie zbyt optymistyczne. A to tu w prawo było? Tak, nie wiem. Mam absolutnie paskudną orientację w terenie i nie jest to pierwszy. O kurwa. Nie jest to ani pierwszy, ani ostatni raz, kiedy mogę to powiedzieć. Dobra, bo też indy. Jedna wersja, aby się rzec. Jednocześnie mam wrażenie, że nie mam tego, że nie mam jeszcze klucza, który mi jest tam potrzebny. Teraz standardowe pytanie, gdzie on był? Au.
Czy ja się wekslałem na śmierć? Nie. No dobrze. No i co zaskakująco wytrzymali. Siedem cięć HP to nie jest mało. Wyobraźcie sobie zwykłego przeciwnika w Soulsach 3, który miałby tyle HP. Ja na przykład nie jestem w stanie w tej chwili. Zostaw mnie! Bąk. Gdzie był klucz? Gdzie był klucz? Czemu ja nie pamiętam rzeczy, które robiłem dosłownie wczoraj czy dzisiaj? To jest stresujące czasami. Czy ja tam nie musiałem zejść po prostu? Ja chyba tam musiałem zejść. Jakoś tam tędy się przejść. Oho. Tak zwane rzeczy, których nie chciałem słyszeć za 500? Zostaw mnie! Tak, chyba to chciałem zejść. Zaraz się przekonamy, czy miałem rację? Bo to na pewno nie byłem. W sensie, byłem tu na chwilę i stwierdziłem, że ja tu później przejdę. O, w ten sposób. O Jezu. Przez to jak kamera tutaj zadziała, przypomniało mi się. Jest jeden dungeon, gdzie jak się stanie obok jednej ściany, która zupełnym przypadkiem oznaczona jest jakimiś 17 wiadomościami, to kamera zaczyna kompletnie się wykrzaczać. I dostaje się też wtedy komunikat bez przerwy, że się weszło do lokacji. To tak głupio wygląda. Jednocześnie przez to się zastanawiałem, czy mnie dosłownie poza mapę nie wyrzuci w ten sposób, ale na szczęście nie. Wciąż chyba nie tutaj. To wciąż nie jest to, co chciałem osiągnąć. Ha! Anaki. Bardzo Anaki. A może to się wchodziło rzeczywiście? Nie. Surely not. Bo jakby się miało to wejść tędy. Nie, Shinji, nie skoczysz tam. Macie rację, nie skoczę tam. Najgorsze jest to, że ja pamiętam, że tam się wchodzi, tylko nie pamiętam jak. No, się weźmy na górę. Bo mówię, szukam klucza, wydaje mi się, czy tam na pewno było coś godnego uwagi. A nie wiem, czy tutaj nie było materiału do upgrade'u tego DLC-kowego. A to by mi się jednak dość mocno przydało. O Boże, myślałem, że spadnę. Au, au, au. Witam. Albo i nie witam. Ciebie też nie witam. No, bo tak, nic to do mnie nie chcecie, to dajcie mi spokój. Czekajcie. Bo czas na memę. O Boże, ja aż tak nie mam manny na to. Czy ja mogę rzucić jakieś 6 tych kometów i mi się mana kończy? To jest paskudne. Jakby wiem, że one są silne przez to, ale tak. Ma jest tej strony.
Też może spaść na ziemię, dziękuję. Czy to z tej strony w takim razie się spadało? Don't you dare. A co jeżeli ja dare? Stąd też. Tutaj nie ma dziury, przez którą można by spać chyba. A teraz? Long fall ahead. To też nie jest to. To dzisiaj już stąd nie wyjdziemy, co? Bo się upadłem, żeby coś znaleźć. Coś, czego nawet nie jestem pewien, czy tam jest i to jest najgorsze. Teraz, jeżeli to było tam na górze, o Boże. Chciałem powiedzieć, że Shirley mi to pozwoli wyjść i ewidentnie tak jest w istocie. Nie wyobrażam sobie mieć jakiejś arachnofobii, być w takim miejscu. Czy innej insektofobii generalnie. Czy ten drugi nie, jeszcze tu jest? Nie, on też umarł. Gdzie jeszcze mogło się iść po ten klucz? Jeżeli macie jakiś pomysł, gdzie mnie jeszcze nie było, to sztuknijcie mnie. Bo ja mam tendencję do pomijania rzeczy. Zdaję sobie z tego sprawę. Nie tu, bo tutaj jak spadnę, to się zabiję. Tu coś jest. Ale to tylko grzybi. No, to był zwykły, a nie ten silny. O, tego szukałem. Nice. Teraz tylko jakimś magicznym sposobem wrócić tam, gdzie byłem. To w moim przypadku nie jest to, czy... O Boże, to jest paskudne miejsce. Stąd to już najchętniej bym chyba do ogniska wrócił. Jakiegoś. To niestety nie pamiętam, gdzie jest. Ach. Teoretycznie jestem przy ognisku, ej. Po drugą stronę. Zastanawiałem się, czy ja jestem ślepy, czy... i diabeł. Mały prywatny ołtarzyk. Hello. They had. I'm a liquidator. Had in short, they had. Excuse me. Boję się tych wiadomości czasem. Jakby wiem doskonale, z czego one wynikają, ale i tak się ich boję. To prawie jak to, że jest lokacja, która jest jedną wielką, ogromną, gigantyczną dziurą. I przed tą wiadomością jest ten. Przed tą lokacją jest a great pickle. O Boże.
Dobra, Darkseid. Nie pomyślałem, że akurat tego. To będę musiał pamiętać, żeby zaraz to zmienić. O, hej, ty na mesmera! A bo tutaj też jest łapowa. Watchful Spirit. A. Okej, czyli tutaj to chyba się będzie zmienić głowę, żeby nie facelować. Dobra, już nie śpiewaj. Wystarczy tego śpiewania. Ale ona jeszcze nawet nie zdążyła zaśpiewać. Nie obchodzi mnie to. To co, jeszcze raz szybka przebieżka z przypomnieniem sobie, gdzie była ta studnia, której już zdążyłem zapomnieć, gdzie jest. O Boże. Ona nie była tutaj, right? Nie, ona na pewno nie była tu. Ja se mogę skakać, a oni nie. Dzięki Bogu. Nie, co ona nie była tu? Czy ja mogę przestać się gubić w każdej możliwej lokacji, która nie jest liniowa? Jestem martwy, prawda? Jeszcze. Yep. Zrzucą mnie? Nie, na szczęście. Aczkolwiek i daleko nie było. Studnia doko. O jedu. Już nie będę pytał studnia doko, tylko nie bijcie. Tam jest to, to nie, to tam mnie nie interesuje, tu jest to. Wy mnie proszę zostawić. Przypasmy zwalczanie insektów, przysięgam. A co nie mogę być tu na dole, jak zjechałem windą? Podkreślam, zjechałem windą, a nie spadłem w dziurę. Podaję się, że jest nieoptymalnym sposobem. Schodzenia na dół? Nie będę kłamał. Chyba, że ktoś lubi szybką wędzówkę na drugi świat. Nie jest to coś, na czym im bardzo zależy. Czekajcie, ja wychodzę tu. Wydawało mi się, że tutaj w prawo się idzie. Może jakoś tędy, tędy i tu? A, przy okazji moje runy to zostały. Tak, dobrze, pamiętałem. A, dlatego. Dlatego tutaj moje runy zostały. Nie będę tego komentował. Dla swojego własnego dobra mentalnego. Pozostawię to bez komentarza.
No dobra, plan na dziś nie spadać, tylko zejść. Nawet jeżeli NPC ma w tej kwestii coś innego do powiedzenia, to ja tu schodzę. Powiedziałem coś? Daj mi spokój. Dobra, klucz do studni się przyda i możemy wejść teraz do ulubionej części każdego pana Michaela Zakiego, czyli trującego bagna. Przynajmniej nie jest Scarlet trującego bagna, I guess. No a to jeszcze przejdzie czas, znaczy to? Najgorsze jest to, że ja nie śmieszkuję i jest tutaj szkarlatyna. Chyba związałem ze szkarlatyną. Na szczęście nie jest aż taki zły. Zwłaszcza porównanie do oryginału, czy tak to ujmę. Ej, co to jest złe? To do czego właśnie zmierzam? Kopelac, kurwie, synu. O tak. Au. Jakby komuś było mało wszelkiej maści tych spiritów, to ten jest poison tych spirit. O, aj, nie jestem szalony, ale... Co być? Jesus. Hop. Nie zdążę, co? Nope. A? Muszę dwójki używać, bo jest szybsza. Jeżeli już chcę mieczem go bić. W sensie, jeżeli chcę weaponartami go bić, a tak. Beautiful. A, łyknę to. Łyknę to. A, doskonale. On będzie wybuchał, muszę odejść, nie zdążyłem. Idę, ja wiem co robić, tylko tego nie jestem w stanie wykonać. Stresujące. Aj. Au. Aha. Dziękuję. Dobrze? Chyba tak. Nie. Teraz. No teraz ja nie muszę od tego odbiec. Był w zasięgu na szczęście. Wybucha. Hop. Aha. Jeszcze jedna L2. Tak mało. On się tam machnie, łyknę sobie niebieską. Próbuję go dobić może tymi kometami. A, już dobiłem. No ogólnie w tym dodatku mam wrażenie, że jest dużo więcej trucizny aniżeli tego. Aniżeli szkarlatyny. To nie będę kłamał, jest... dużo przyjemniejsze dla gracza. I dzięki Bogu, że tak to wygląda. Co mnie za to mocno zdziwiło, to to jak dużo jest tu niskotierowych materiałów, ale zgaduję, że to po części dlatego, żeby gracze, którzy mają te, którzy mają nowe bronie, żeby mogli ulepszyć samymi materiałami stąd, a nie musieli się grzebać ze wszystkimi tymi, ze wszystkimi szadami z innych źródeł. E nie, ta flacha. Mam 0 estusów i mam wrażenie, że nie powinno mnie tu przez to być już w tym momencie. Ale kim ja jestem, żeby tworzyć? Chyba nie, nie myśleliście, że jestem rozsądnym człowiekiem. Prawda?
To wygląda jak miejscówka, da się wskoczyć. Aczkolwiek gra mi się jedzie inaczej, nie będę prawo nosiła. Nie udawałem, że się myli. Gra wiele lepiej generalnie niż gracz, zazwyczaj. Ale tylko zazwyczaj. To sytuacji, kiedy grasz wiele lepiej i zaczynasz nazwać to błędami. Moja ulubiona interakcja w pasy to jest taka. X nie działa. Jak to przecież to działa? No nie, pokazuje nagranie. Okej, masz rację, nie działa. Ale będą się dzielnie zapierać, że nie no, jak to przecież to wszystko działa. Doprawdy urocze. Czy ja mogę? Nie, to nie masz takiego dużego zasięgu. A szkoda. God damn it. Od razu lepiej. Ops. Dużo ich tu trochę. Pozwólcie, że się zdetoksuję. Czułem się, Biki. Ja nie wydaje mi się, że dokończę zamek i na dzisiaj sobie skończymy. I wstępnie planuję robić w soboty Deninga test, aż skończę po prostu. Jak to będzie, to jeszcze zobaczymy. Taki jest na razie mój plan, że w poniedziałki będzie Battle Network, w poniedziałki Pokémony wsiady Battle Network i w soboty Elden Ring. W sumie to chyba w tej lokacji będzie na tyle. Tutaj chyba więcej nie zrobimy, jeżeli dobrze pamiętam. Najwyżej się okaże, że pierdolę głupotę. Także ten, gdzieś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie, trzymajcie się, po. Cześć.